Już zdążyliśmy się chyba poznać przez cały ten turniej. Już tyle wywiadów udzielasz. Półfinał. Co tu dużo mówić. 6-0. Chyba dla was najłatwiejszy mecz w całym turnieju. O dziwo, bo to był półfinał. Najłatwiejszy mecz w całym, jak dotąd całym turnieju. Niemniej jednak w tym momencie chyba troszeczkę zeszło ciśnienie z was. No tak, no tak jak już wcześniej w poprzednim wywiadzie powiedziałem, no po tych dwóch meczach wczoraj w grupie, no tak wszyscy mówią, mamy takie pożekadło swoje, już mi kawy nie trzeba. No i tak to wyglądało, że nie szło. No i w końcu to musiało zaskoczyć. Ja wiedziałem, że prędzej czy później to zaskoczy, bo naprawdę skład mamy mocny. Tutaj chłopaki naprawdę, jest tu paru futsalowców z Ekstraklasy, także kadrowo jesteśmy bardzo, bardzo mocni. I tak jak powiedziałem, ja powiedziałem przed meczem nawet tym półfinałowym do kolegi z drużyny, że zobaczysz, że to będzie łatwiejszy mecz niż ten, który mieliśmy wcześniej. Bo tak na dobrą sprawę to my mieliśmy 5 meczów na styku. To była różnica praktycznie jednej bramki. No i w końcu odpaliliśmy tak i w tym półfinale i jesteśmy w finale, tak jak już wcześniej taki był plan i się udało. Ja mogę tylko od siebie powiedzieć, że szkoda, że w tym finale nie ma Hej Rzeszów, bo myślę, że jeszcze przynajmniej z mojej perspektywy by były jeszcze większe emocje. Niemniej jednak gratuluję wam tego i liczę, że będzie to równie emocjonujący finał, jakby to tam Hejro było. No tak, jasne, no wiadomo, że ten pojedynek z Hejro dobył do takiego dodatkowego smaczku, szczególnie, że 2 lata temu też był taki finał, dokładnie taki sam. No i wiadomo teraz, że co, my mamy zrobić swoje. Na pewno ten Zagłębie Sosnowiec to też jest świetny zespół i nie będzie łatwo. Pokazali to właśnie w pojedynku z Hejro, gdzie faworytami raczej nie byli. To był naprawdę świetny mecz, jeden z lepszych w tym całym turnieju. No i zapowiada się naprawdę ciekawe widowisko. W takim razie życzę końcowego sukcesu. Dzięki bardzo.